Dzień dobry Państwu, witam wszystkich sympatyków czesławskiego sportu w kolejnym programie Sportowe Formaty Formickiego. Dziś moim i Państwa gościem będzie wybitna postać czesławskiego sportu, reprezentant Polski w piłce siatkowej, wieloletni reprezentant AZS-u Częstochowa, pan Grzegorz Szymański. Panie Grzegorzu, jak się rozpoczęła Pana kariera sportowa? Jak Pan trafił w ogóle do siatkówki? Proszę opowiedzieć naszym widzom. Jak trafiłem do siatkówki? Warunki przede wszystkim. Tak jak teraz patrzę po siatkarskich ośrodkach sportowych, jest ich pełno w Polsce i jest dużo chłopców, którzy zaczynają grać w siatkówkę już w wieku, 12-13 lat. Ale zawsze wybiera się te perełki, które gdzieś tam mają te warunki, te predyspozycje, czyli wzrost przede wszystkim, no bo wiadomo, że w siatkówce trzeba mieć przynajmniej około tych 2 metrów, żeby funkcjonować. To samo było w moim przypadku. Ja jak każdy chłopiec zresztą w wieku dorastania zaczynałem od piłki nożnej. Gdzieś tam w swoim Ostrowcu Świętokrzyskim przy klubie KSZO kilka lat chyba nawet trenowałem piłkę nożną. No ale przyszedł taki moment, że przez 2-3 lata wyszczeliłem ja w 8 klasie podstawówki miałem już 1,98 m. Na tamte czasy byłem takim dryblasem, którego wytykali palcem, więc dla mnie może to nie było za miłe, ale zostałem postawiony, że tak powiem, pod ścianą. Zacząłem chodzić, zostawiłem piłkę nożną troszkę z boku i zacząłem chodzić na siatkówkę. Późno, nie późno, miałem 15 lat, to była 8 klasa szkoły podstawowej. Był taki klub jak Ostrowiec Świętokrzyski, który gdzieś tam grywał sobie w drugiej lidze kieleckiej jeszcze wtedy. I to wszystko się bardzo szybko potoczyło. Ja późno zacząłem, ale to wszystko bardzo szybko się potoczyło, ponieważ ja już po roku trafiłem do tej kadry, słynnej kadry trenera Ireneusza Mazura, która obejmowała tam do rocznik 77, ja akurat byłem 78 rocznik, który był dokoptowywany do tego rocznika 77 i po roku trenowania w siatkówki już zostałem reprezentantem Polski kadetów. Także miałem już, tak dosyć szybko to wszystko się potoczyło. Tak, ale wcześniej jeszcze powiem, że trafił Pan do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie, w której Pan uczęszczał. To był wymóg. To był wymóg. To był wymóg. My jeździliśmy wtedy, to by się odbywało na zasadzie takiej, że na przykład ja chodząc do liceum w Ostrowcu Świętokrzyskim, nasze obozy skupiały się głównie ferie i wakacje. Przygotowywaliśmy się do takich imprez jak Mistrzostwa Europy Kadetów, Mistrzostwa Świata Juniorów, tylko w tych terminach. 2 tygodnie ferii i całe wakacje. Szkoła Mistrzostwa Sportowego zaczęła się, gdy miałem 17 lat i wtedy trener Mazur, to była szeroka grupa, 30 paru chłopców. Niektórzy grali, tak jak, nie wiem, Paweł Zagumny, Michał Hadała, Paweł Papkę, Robert Szczerbaniuk, to były roczniki, oni już mieli na tyle umiejętności, że grali w klubach. Guma grał w MDK-u z Pawłem Papkę, Warszawa. Hadała grał w Świdniku już jako 17-18-latek w klubie w pierwszej lidze, czy w ekstraklasie chyba wtedy była Awia Świdnik. Także my byliśmy tym takim rocznikiem dokoptowanym, takimi rodzynkami, ale trener Mazur powiedział jasno, kto chce być w kadrze dalej tutaj ze mną funkcjonować, musi iść do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie. No właśnie w tym roku 1995 zdobył Pan Mistrzostwo Kadetów. Tak jest, juniorów, Mistrzostwo Europy w Barcelonie. Kadetów, tak, w Barcelonie. Następny rok, to było rok 1996, również zdobywacie kolejne trofeum, a były to mistrzostwa w Izraelu, które się odbywały. Świata? Tak. Tak jest. W Izraelu. Zdobywacie też medale. No i Pana kariera zaczyna się rozwijać, Panie Grzegorzu. Tak, to był taki rocznik, zresztą rocznik. Jak to mówią, na tyle się kraje, na ile materiał staje, ale materiał mieliśmy rzeczywiście ciekawy, bo o tych, których wspomniałem wcześniej, czyli Szczerbaniuk, Hadała, Murek, Gruszka, to byli chłopcy, którzy naprawdę mieli już takie umiejętności jak na tamte czasy. Tutaj rozbijały się takie imprezy docelowe jak Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, rozbijały się między 2-3 drużynami, tak jak zawsze, czyli Rosja, Brazylia,
Tak. My, którzy gdzieś tam goniliśmy cały czas tą czołówkę. Czołówkę światową. No bo wiadomo, że w Rosji to był całkiem inny potencjał i całkiem inna grupa ludzi, z których można było wybierać. Tam takich dwumetrowców było, że tak powiem, na pstryknięcie. Gdzie by się nie pojechało, to się zawsze kogoś wyjęło z grupy i można go było szlifować. Tutaj była troszkę ta grupa nasza ograniczona, dlatego praca. Przede wszystkim szacunek dla trenera Mazura za to, że no, sam w sobie miał taki program i zresztą on dążył zawsze, jego guru to był świętej pamięci Kat Wagner. I on miał rzeczywiście bzika na punkcie form trenowania pana Wagnera, więc my zasuwaliśmy po 9-10 godzin dziennie na hali i poza też. Ale jednocześnie potrafił was w jakimś stopniu zjednoczyć, bo oprócz zajęć i przygotowania do gry w siatkówkę, prawda, i ciężkich treningów, że tak powiem, stanowiliście poza oczywiście grą w siatkówkę kolektyw, koleżeński. Byliście kolegami, spotykaliście się na różnego rodzaju imprezach. Także to zupełnie inaczej. Nie, odbiegam to od strony też takiej sportowej, panie Grzegorzu. Nie, no pewnie to była taka grupa skonsolidowana, że my... Zresztą nie dało się inaczej funkcjonować. Później lata już seniorskie, czyli gdzieś tam w wieku 19 lat poszliśmy do klubów, ale jak spotykaliśmy się na kadrze i siedzieliśmy na przykład w Spale kilka miesięcy, no to byliśmy praktycznie drugą rodziną. Zostawialiśmy jedną w domu, a jechaliśmy tam i byliśmy jedną wielką rodziną. Robiliśmy wszystko. Nie chcę tutaj przed kamerą wymieniać, co robiliśmy. Nie, no oczywiście. ale były fajne czasy. Wspominamy do tej pory, jak się spotkamy, więc było, naprawdę było ciekawie. No w wieku 19 lat występował pan w kadrze seniorów reprezentacji Polski. To był pana debiut. Pamięta pan... W jakim meczu pan wystąpił? Pojechaliśmy na pierwszy, to była Liga Światowa. Tak, to była Liga Światowa. Pojechaliśmy do Moskwy, polecieliśmy. To były pierwsze mecze z Rosjanami. I tam były takie chyba dwa mecze po 3-2. Pierwszy dzień przegraliśmy, na drugi dzień w niedzielę jakoś tam zmobilizowaliśmy się, wygraliśmy ten mecz. Ale... No, było to dawno. Ja nie pamiętam do końca, jak to wszystko się odbywało, bo tych meczy rzeczywiście było kupę i w kadrze. Mnie wtedy ogłoszono jako 19-latka najmłodszym zawodnikiem Ligi Światowej, w ogóle całej, bo wtedy Liga Światowa składała się z czterech grup po cztery drużyny. To było 16 drużyn z całego świata. Wenezuela, Brazylia, różne. Także Kuba, a ja jako 19-latek no już byłem gdzieś tam za uszy przez trenera Mazura ciągnięty po kadrach i miałem tą przyjemność zawsze cały czas funkcjonować z tą grupą. Właśnie chciałem tutaj wspomnieć, że w tym słynnym meczu z reprezentacją Rosji wszedł pan na końcówkę ostatniego seta za zmiennika Pawła Papkego, no i osiągnął pana rewelacyjny sukces, ponieważ pana akcje przyniosły zwycięstwo drużyny i później pamiętam, że w prasie wielokrotnie był napis, że Szymański zatrzymał Rosję. Tak, były takie. Były takie potocznie i artykuły i na pewno się gdzieś tam spotykałem z nimi. Ja nie wiem, czy to jakieś historyczne zasługi, ale zawsze z tą Rosją był dodatkowy smaczek w tych meczach, że gdzieś tam człowiek bardziej się mobilizował. I zresztą na tamte czasy rzeczywiście, no tak jak mówiłem, Rosja, Brazylia, to były zespoły, z którymi bardzo ciężko było wygrać. Brazylia lała wszystkich notorycznie, jak chciała i wiemy, jaką tam był Ziba, tam był Dante, same gwiazdy, które... Światowe. Dokładnie. Na nich się patrzyło rzeczywiście jak na prawdziwych siatkarzy. Byliśmy przy nich tacy mali, dlatego bardzo ciężko, raz, że bardzo ciężko było ich ograć, a dwa, no nie, moglibyśmy im torby nosić i oni by mówili, jest okej. Także... Od roku 2000 do 2003 roku zasilił pan zespół AZS-u Częstochowa i był pan czołowym atakującym tej drużyny. Występował pan z numerem 10, jak również z numerem 10 w reprezentacji Polski. Później był numer 12. Później 12. Ale na początku pamiętam, że była ta słynna dziesiątka. Tak. Za ZS-em odniósł pan wicemistrzostwo Polski, brązowy medal. Ale zapytam tak, panie Grzegorzu, czemu taka często następowała rotacja? Bo po 2-3 latach spędzonych w AZS-ie Częstochowa
nagle zostaje pan wypożyczony do Bełchatowa. Do Bełchatowa. Po pierwszym sezonie został. Tak, w zasadzie po pierwszym sezonie. Tak, tak. Tutaj prezes, zresztą prezes, ta decyzja po pierwszym sezonie moim. Wiadomo, to były czasy, gdzie AZS Częstochowa z Mostostalem to była walka o złoto. Tak. Tam nie było innej reguły. Musieliśmy grać w finale i najlepiej wygrać ten finał. Z Kędzierzynem bardzo ciężko było wygrać w tamtych czasach, bo mieli pakę, wiemy, Świderski, Szczerbaniuk i tak dalej. I Gerymski na rozegraniu. I to byli cwaniacy ligowi wyjadacze już jak na tamte czasy. Dlatego przegraliśmy rzeczywiście. Te 3 lata zdobyliśmy 2 razy srebro, przegrywając z Kędzierzynem i raz brązowy medal, wygrywając z AZS-em Olsztyn w ostatnim sezonie. No nie moim, bo ja jeszcze grałem 2 lata. Ja grałem do 2005 w sumie w AZS-ie. 5 sezonów. Tak, tak, tak. Także, ale po tym pierwszym sezonie trener, wtedy Mazur tutaj był, tak, i prezes Gołaszewski stwierdzili, że trzeba mnie wypożyczyć, wezmą kogoś lepszego. Mhm. Niestety, musiałem się z tym pogodzić. Byłem na wypożyczeniu wtedy. Wtedy takim zapleczem AZS-u to można powiedzieć, że była Skra Bełchatów, która gdzieś tam dopiero rozwijała się pod kątem siatkówki. No miała już wtedy konkretnego sponsora, czyli elektrownię. Tak. Ale to były początki Bełchatowa w ogóle na rynku i w świecie siatkarskim. Tak, ale później powraca pan na kolejne 2 lata do AZS-u Częstochowa. Po czym znowu zostaje pan wypożyczony do AZS-u Olsztyn. To znaczy po 5 latach grania w AZS-ie ja poszedłem do Jastrzębia. Do Jastrzębia, do tak. Jastrzębia. Do Jastrzębia pan poszedł. Na zasadzie wypożyczenia. Tak, zostałem skuszony przez Jastrzębie, pomimo tego, że tutaj już rzeczywiście był taki moment, że ja wtedy był prezesem Roman Lisowski, ja byłem z nim posłowie. Nie byłem dogadany konkretnie co do kontraktu. Byliśmy gdzieś tam zaraz. Zresztą to była taka procedura. Kończył się sezon. Prezes wzywał każdego zawodnika i pytał, chcesz zostać w AZS-ie, chcesz odejść? Padły słowa z mojej strony, zostanę. Pojechałem na kadrę, pojawiły się inne propozycje. Podjąłem taką decyzję, że poszedłem do Jastrzębia, dlatego no, tak to się odbywa w sporcie. Nie chcę oszukiwać tutaj nikogo. Zmieniłem barwy klubowe. Jednym się to nie podobało. Wiadomo, innym się to podobało. Każdy ma swoje zdanie na ten temat. No życie, co mogę powiedzieć więcej. No, praca. To przede wszystkim patrzy się głównie na siebie, prawda? Również z tą drużyną osiągnął pan sukces, panie Grzegorzu, bo byliście czołowym zespołem ligowym. Tak, tak. Jastrzębski wtedy, no, mieliśmy praktycznie pół kadry w Jastrzębiu. Pół kadry reprezentacji Polski i pół kadry reprezentacji Bułgarii, bo wtedy był Plamen Konstantinow, było 2 Bułgarów, którzy grali w kadrze. Naprawdę mieliśmy pakę już fajną wtedy. 2 lata grałem w Jastrzębiu i to były bardzo, bardzo pozytywnie wspominam Jastrzębie. To były naprawdę 2 dobre sezony. Czyli właśnie po tym Jastrzębskim Węglu, który startowałeś 2 lata, następny kontrakt i przechodzisz do AZS-u Olsztyn, tak? AZS Olsztyn, tak jest. Tak i jest. Jak długo grasz w tej drużynie? To znaczy, to były takie już później 2-letnie umowy. To znaczy, wszystko zależało od tego, jak się w danym klubie pokażesz. Ja pamiętam, że wtedy AZS Olsztyn był konkretny sponsor przede wszystkim, bo tam było PZU. Tak. Więc PZU to była taka marka, zresztą na te czasy też jest, gdzie dawała jakąś tam stabilność finansową. Tak. I Paweł Zagumny tam grał już kilka sezonów wcześniej i mówi, słuchaj, w Olsztynie budujemy pakę, także jak coś to... I dogadałem się. Nie podchodzę do tego, że 2 lata tu, 2 lata tu, bo później też tak, w Olsztynie były 2 lata w Warszawie, w Bydgoszczy. I ja nie podchodzę do tego, że to byłem takim obieży światem, bo zmieniałem co 2 lata kluby, bo nie wiem, bo ktoś mnie nie chciał, czy ja nie chciałem. Tak to się odbywało. No. Pograłem 2 lata w Olsztynie. Znaczy, na pewno też był taki moment, że ja miałem operację Achillesa chyba po Olsztynie. Nie chyba, tylko na pewno. I,
I po tym Achille, po tej operacji, ta operacja, ja już nie dograłem drugiego sezonu w AZS-ie Olsztyn, bo operację miałem w kwietniu, sezon się kończył w maju, więc ja już nie dograłem tego sezonu. I po prostu mi podziękowano. W Olsztynie szukano konkretnego atakującego, który będzie zdrowy i który będzie dyspozycyjny cały sezon. Więc zostałem odstawiony na bocznicę i musiałem sobie szukać. Później była Bydgoszcz. Tak jest. Ale mówię, no nie podchodzę do tego jako... wiadomo, gra się na tyle, na ile ma się zdrowia, na ile ma się wytrzymałości, na ile się w danej grupie potrafisz zaakceptować, na ile ta dana grupa ciebie potrafi zaakceptować. I to wszystko tak się odbywało. Powiem tak, w reprezentacji Polski byłeś niesamowitym walczakiem, byłeś bardzo skutecznym atakującym. Musiałem być, bo rzadko dostawałem, aż nie ukrywajmy, byłem przy Pawle Papkę, później przy Mariuszu Wlazłym, byłem w dwunastce, tych oficjalnych meczy w reprezentacji miałem około 150 kilku oficjalnych, no bo jeżeli jesteś w protokole i jesteś w dwunastce, to znaczy, że ten mecz masz zaliczony jako reprezentacja Polski. Ale głównie byłem takim zmiennikiem, bo tych meczy było mnóstwo. Tak jak wspomniałem wcześniej, my jeździliśmy, zaczynało się od czerwca Liga Światowa, później były przygotowania docelowa, impreza, były Mistrzostwa Europy, później zaczęły się jakieś Puchary Świata w listopadzie, także to wszystko... tych meczy było mnóstwo i naprawdę trzeba było mieć dużo zdrowia, żeby to wszystko przetrenować. Nie dawał, jeden zawodnik nigdy nie dawał w szóstce rady cały sezon, także takich zmienników dobrych, którzy wchodzili i pomagali, zawsze było, przyjmowali z uściskiem ręki. Więc mówię, twoje osiągnięcia to reprezentacyjne, Mistrzostwo Świata. Wicemistrzostwo świata w seniorach, to jest seniora, tak, Mistrzostwa świata juniorów, Mistrzostwo świata kadetów, Wicemistrzostwa Europy, tak, tych osiągnięć jest dużo. Tytuły z AZS-em Częstochowa, wicemistrzowskie, tytuły z innymi drużynami, które reprezentowałeś, bardzo bogata kariera sportowa. Tak. Tych medali rzeczywiście jest trochę, jeszcze nie mam takiej konkretnej gabloty na temat, nie potrafię się zebrać, ale... Fajnie, cieszę się. To Wicemistrzostwo Świata to było takie zwieńczenie w ogóle tych treningów kilkuletnich z trenerem Mazurem, bo naprawdę wylewaliśmy ostatnie poty. Potrafiliśmy kończyć trzecim treningiem o godzinie 23:00 gdzieś tam gierkami, czy to był Zakopane Centralny Ośrodek Sportu, czy gdzieś tam Setniewo, bo przede wszystkim po takich ośrodkach. I przychodziliśmy o godzinie 23:00, po 23:00 do pokoju z myślą taką, że trzeba rano zjeść śniadanie i od początku to samo. No, to charuwa, naprawdę ciężka charuwa. No i tutaj można powiedzieć, że 6 grudnia 2006 roku zostałeś uhonorowany przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi dla sportowca. Za szczególne osiągnięcia sportowe. Szczególne osiągnięcia sportowe. Tak jest. Moi drodzy, moim i Państwa gościem był wybitny siatkarz, czołowy reprezentant Polski, siatkarz również AZS-u Częstochowa, pan Grzegorz Szymański. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję również. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.